Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, wielkie święto przed nami. Tuż po zakończonych Mistrzostwach Polski za chwilę rozpoczyna się wspaniały turniej w Warszawie w dniach 19-23 maja. Jest to turniej z cyklu Grand Chess Tour 2022 Superbet Rapid and Blitz Poland. Jest to turniej sponsorowany przez właśnie Superbet, a organizatorem jest Fundacja Superbet w ramach turnieju Grand Chess Tour. Wspaniałe wydarzenie, tym bardziej, że bierze w nim udział Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek. No, to tu myślę, że wspaniałe polskie akcenty. Panowie, tutaj mam nadzieję, będą świetnie walczyć. Trzymamy mocno za nich kciuki, trzymajmy za nich kciuki. Ale między innymi będzie można zobaczyć Fabiano Caruana. Pięciokrotnego Mistrza Świata Viswanathana Ananda, w ogóle e, mój chyba jeden z większych idoli szach, szachowych, żywa legenda Będzie raport Richard, Wesley So i wielu innych e, Zapraszam też serdecznie w piątek, e, między innymi w piątek, bo pojawia się w Warszawie na miejscu wszystkie szczegóły Zobaczycie w opisie filmu i w przypiętym komentarzu, co gdzie, o której godzinie i kiedy będzie można się spotkać, porozmawiać o szachach, pograć jakieś blice, cokolwiek z szachami związane. Myślę, że będzie fajnie. E, a teraz przygotowałem wam partię króciutką: Jana Krzysztofa Dudy z Nakamurą. Nakamura gra białymi, Janek czarnymi, i to jest jedna z piękniejszych partii, które Janek zaprezentował w swojej karierze. E, przejdę, przejdę od razu do rzeczy, żeby tutaj już nie zanudzać, e, i zobaczcie, że po ruchu. Zaczynamy. Ruch E4. Janek odpowiedział. E5. Już chciałem po ruchu kończyć partię, ale to nie, nie, nie tak. Skoczek F3, skoczek F6. Tutaj Nakamura wybił na E5. D6. Skoczek wraca na D3. Janek wybija na E4. Hetman E2. Można. Sądzić, że skoczek leci, ale nie. Oczywiście jest Hetman E7 sprawa prosta, i skoczek F4. Zobaczcie, że sprytnie ten skoczek chce wejść sobie na pole D5 i pewnie narzuca się pierwsza taka myśl, że żeby zagrać C6. Jasne, jak najbardziej można ten ruch zagrać, ale Janek wybiera skoczek C6. I na czym polega problem? W partii nastąpił, nastąpił ruch C3, ale. Zwróćmy uwagę, co mogłoby być po takim posunięciu skoczek D5. Niektórzy z nas by spanikowali, no bo też nie ma co ukrywać, że skoczek atakuje Hetman. Jak Hetman zejdzie na D7 lub D8, no to Hetman zbija skoczka. Prosta rzecz. Jak odejdziemy Hetmanem, no to skoczek bije na C7, są widły. Ale... W szachach jest coś takiego jak ruchy wtrącone. Są ruchy wtrącone, no i skoczek d4 ratuje sprawę. Jest podobna sytuacja. Tutaj nie ma innego, za dużo wyboru, nie ma za dużego wyboru biały, jak zbić hetmana. Zbijamy hetmana, goniec zbija, goniec zbija. No i pozycja jest równa, co czarne tutaj powiedzmy, czarnymi tutaj możemy mieć mały taki sukces powiedzmy, jeżeli mamy równą pozycję. Ale wróćmy do ambitniejszych szachów, bo tutaj ina Kamura jest takim przekocurem ambitnym. No Janek oczywiście również Poszło C3, tutaj na Kamura przede wszystkim gra na wygraną i to znaczy jego gra sprawia wrażenie, że gra na wygraną, nawet wtedy, gdy wykonuje troszkę słabsze posunięcia. Tutaj po ruchu C3 skoczek wrócił subtelnie na F6. Można by powiedzieć, że wydaje się, że jest nudno symetrycznie. Zaraz wymiana hetmanów, ale za chwilę zobaczycie, co się będzie działo. D4, goniec F5, wyprowadzamy szybciutko figurę. Goniec zagrywa na E3, posunięcie D5. Trzeba troszeczkę uderzyć wyżej, złapać troszkę oddechu tutaj na szachownicy. Hetman się otwiera przede wszystkim, ale też goniec F8. W tym momencie skoczek zagrał na D2. Janek długa roszada, na kamura długa roszada. I teraz następuje bardzo ciekawe posunięcie. Fantastyczne z dwoma wykrzyknikami. Znaczy, ja bym tutaj dał dwa wykrzykniki. Najlepsze w partii zostawiam was na 3 sekundy, żebyście spróbowali znaleźć ten ruch. Oczywiście partia się przybijała już wiele razy w internecie. Ale w ramach przypomnienia jest to posunięcie Hetman A3, moi drodzy. Ależ piękny ruch. Jak ktoś trochę studiuje klasykę, no to taki ruch na pewno jest w stanie do, y, y, dopatrzeć, dostrzec. Y, Hetman A3. O co chodzi? Jeżeli zbijamy Hetmana. No to goniec zbija. No i piękny mat w ogóle zobaczcie. Gońca robił taką robotę, że aż miło popatrzeć. Wiadomo, nie można zbić, ale są problemy już u białych. Bo Hetman wdarł się tak niepostrzeżenie tutaj na pole A3 i tego pionka na A2 skosi, bo nie ma innego wyjścia. Hetman zagrywa na B5, trochę niby idzie do pomocy. No to hop, po pionku. Janek już ma pionka więcej, co przy nieco symetrycznej pozycji jest wspaniałą wiadomością. Goniec zagrywa na D3. Wiadomo, chcemy tu się uchronić od jakichś tam matów. Na A1 prze, przede wszystkim, no na B1 broni skoczek. Tutaj goniec wybił, Hetman wybił i skoczek na A5. Zobaczcie, że Janek y, tym skoczkiem kontroluje bardzo fajne miejsca. Poza tym y, może zdecydować się na wszelkiego rodzaju wymiany. Co na pewno doprowadzi go do zwycięstwa przy pionku więcej na tym poziomie, przy tej klasie zawodniczej da radę. Król zagrywa na C2. Jeżeli na przykład Hetman by wrócił, no to myślę, że spokojny można wymienić, ale znając tutaj predyspozycji naszego zawodnika, zagrałby Hetmanem na A4 nie wymieniał, bo jeżeli chce atakować, to przypuszczam, że wymiana nie do końca mu się by tutaj kalkulowała. Po, po król C2, czyli widzimy też taką wielką ambicję na kamury. Ee, Janek zagrywa właśnie Hetmanem na A4. Król zagrywa na B1, no i widzimy, że Hetman już nie może tam na A1 sobie wskoczyć. Subtelny ruch król B8. Takie posunięcie często się też może przydać. E, I w tym momencie skoczek zagrywa na F3, wieża D6. Aj, to jest posunięcie takie już bardzo, bardzo chytre. Zaraz zobaczymy, dlaczego. Skoczek zagrywa na D2. E, wrócił, wieża A6 i Hetman na C2. No i to jest ruch, który już totalnie przegrywa. Jak zagrać czarnymi, żeby tę partię pięknie zakończyć? Otóż Jan Krzysztof Duda zagrał w tej partii hetman A1. Po raz drugi poświęca hetmana, tylko że teraz już białe nie mają wyjścia. Muszą zbić tego hetmana. Skoczek B3, król B1 i wieża A1 z szachem. E, muszę przyznać, że też ładne zachowanie na Kamury, dlatego że pozwolił przeciwnikowi dać tego... Pięknego mata, dlatego że no, ładnie to wygląda, a poza tym jest na pewno jakaś tam pamiątka. W ogóle fantastyczna kombinacja. Mam nadzieję, że na turnieju w Warszawie zarówno i Jan Krzysztof Duda, i Radosław Wojtaszek popiszą się wspaniałymi partiami, które będę dla Was omawiał w najbliższym tygodniu, więc zapraszam serdecznie i widzimy się wkrótce w kolejnych dniach. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!